Witam Cię w kolejnym nagraniu. Dzisiaj już nie miałem siadać do wykresów, bo wyjeżdżam na wakacje i wiem, co teraz pewnie sobie myślisz. Mieszkam w takim pięknym miejscu, a wyjeżdżam na wakacje, ale tak właśnie jest. Niedługo pakuję się i jadę, ale przed tym postanowiłem jeszcze zajrzeć do wykresów i udało mi się ustawić 4 zamówienia. Wieczorem sprawdzimy, jaki jest wynik. Trzymaj kciuki, bo jeżeli one nie wyjdą, to wieczorem będę musiał posiedzieć, bo nie lubię dopuszczać do sytuacji, kiedy kończę dzień bez profitu. Nie będę Cię teraz zanudzał, na jakiej podstawie wziąłem zamówienia. To wytłumaczę Ci przy innej okazji, kiedy będziemy mieli okazję usiąść razem. Tymczasem chodź, zabieram Cię ze sobą. Jest moja piękna modeleczka. Pieniążki wyciągnięte? Si? A teraz pogadajmy o tym, jak najbogatsi zarabiają na recesji. Jeśli obserwujesz aktualnie sytuację gospodarczą w Polsce, to pewnie zauważyłeś, że mamy wysokie stopy procentowe, wysokie raty kredytów i rekordową inflację. Taka sytuacja jest w USA i w całej Europie. To ostatecznie prowadzi do recesji. Jakie są objawy recesji? Wzrost bezrobocia, spadek płac, spadek inwestycji. Recesja wcale nie jest zła dla gospodarki, bo oczyszcza rynek ze słabych firm i inwestycji, ale jest tragiczna w skutkach dla zwykłych ludzi. Żeby wyjść z recesji, trzeba obniżyć stopy procentowe, obniżyć podatki i zmniejszyć świadczenia socjalne. Oczywiście rząd się do tego nie kwapi. Jeśli mnie teraz oglądasz, to pewnie czujesz lekki niepokój, ale chcę Ci pokazać drugą perspektywę. Powiedz, czy mając moje umiejętności, naprawdę muszę się przejmować recesją? Nie, bo mam umiejętności, które pozwalają zarabiać w każdej sytuacji ekonomicznej. Martwić muszą się właściciele firm oraz ludzie, którzy pracują na etacie. To ich najbardziej dotknie recesja. Dla traderów duże spadki są tylko i wyłącznie świetną okazją. Są okazją dlatego, bo ludzie zachowują się irracjonalnie. Gdy ludzie słyszą negatywne informacje, to wyprzedają swoje aktywa i uciekają do gotówki. To powoduje spore przeceny, a tym samym napędza się jeszcze mocniej spirala spadkowa. Zobacz, co się stało w 2020 roku. Gdy zaczęły spadać akcje, to kilkukrotnie przerwano notowania na Wall Street, aby nie dopuścić do krachu. Bitcoin spadł do 3000, nawet złoto spadło, a ludzie uciekali do gotówki. Wszyscy zachowywali się irracjonalnie. Dynamiczne spadki dają szansę na duże zyski. Pamiętam, jak otwierałem pozycje spadkowe, gdy rynek krwawił. Zrobiłem wtedy rekordową ilość pieniędzy. Pamiętasz, jak w poprzednim nagraniu razem otworzyliśmy zamówienie, które zarobiło nam na spadkach? Poza tym, jeśli jesteś traderem, to nie musisz bać się utraty pracy. Największym problemem recesji jest bezrobocie. Firmy są zamykane, zwalnia się pracowników, przez co sytuacja robi się dramatyczna. Dla tradera sytuacja gospodarcza nie ma znaczenia. Zobacz, jestem teraz na wakacjach, nie mam szefa nad sobą, wystarczy mi laptop z dostępem do internetu. W 2020 roku, gdy wybuchł COVID, jeździłem po całej Europie i zwiedzałem. Czasami otwierałem pozycję na parkingu i robiłem dniówkę. Dlatego inwestując na rynkach finansowych, nie musisz bać się o swoją przyszłość. Poza tradingiem oczywiście też są inne branże, które nie muszą martwić się kryzysem. Na przykład programiści. Jest ogromne zapotrzebowanie na programistów, ale wbrew temu, co się mówi, to jest to bardzo trudny zawód do opanowania. Większość programistów świetnie mówi po angielsku i zaczyna uczyć się programowania w naprawdę młodym wieku. Jeśli masz 26 lat lub więcej, to szansa, że zostaniesz programistą, jest prawie zerowa.
starowa, a traderem możesz zostać nawet w wieku 60, 70 lub więcej lat. Nauczyłem już wiele osób w tym wieku zarabiać na giełdzie. Oczywiście nie wierz mi na słowo, bo już w poniedziałek robię bezpłatny trading na żywo, gdzie pokażę dokładnie od czego zacząć. Przyjdź na spotkanie, a sam przekonasz się, że to wcale nie jest takie trudne, a może nawet pokusisz się o stwierdzenie, że może być to proste. Wystarczy wiedzieć, co robić. Link do zapisu znajdziesz pod tym nagraniem. A teraz na zakończenie zamknijmy sobie pozycję, którą otworzyliśmy rano. Ale to miejsce jest naprawdę piękne. Kończy się nasz pierwszy dzień w tym pięknym miejscu. Myślę, że czas zamknąć na zamówienie. Jesteśmy na moim koncie live i teraz otworzymy sobie okienko z pozycjami. Trzy pozycje weszły ładnie. Jedna nie udała się, ale i tak myślę, że bilans jest bardzo dobry. Wyłączę teraz te zamówienia po kolei. Każdy jest w stanie zapamiętać, na co zareagować, gdzie postawić odpowiednie punkty wejścia oraz ucieczki, gdyby coś miało pójść nie tak. I każdy jest w stanie zapamiętać, w jakie miejsce na bilecie je wstawić, a potem klikasz guzik wstawienia zamówienia. Czy chcesz mieć podobne efekty? Czy chcesz wiedzieć, jak powtórzyć to, co zrobiłem krok po kroku? Jeśli tak, widzimy się w poniedziałek na webinarze. Link do zapisu znajdziesz pod tym nagraniem. Pozdrawiam cię serdecznie, Robert Gawęda.